Proszę Państwa, nasza ekipa telewizyjna dotarła do świadka wydarzeń, które w tej chwili bulwersują całą opinię, już nie tylko polską, światową. Pan Helmut Lampke, który był Sturmbannführer, który... Przepraszam. Jeszcze raz musimy zacząć. O Boże! To ja mówię! Nasza ekipa telewizyjna dotarła do świadka wydarzeń, które bulwersują opinię już nie tylko polską, światową. Otóż pan Helmut Lampke, Sturmbannführer, w obozach survivalowych w Bieszczadach ma dla nas bardzo interesujące informacje. Panie Helmucie, jak to było i jak jest? Jak to było? Ja byłem w SS Obersturmbannführer, grupa specjalna, komando, tajne komando, operacja Walkiria. Ja wiem całą prawdę. Wałbrzych i ten pociąg pancerny, to jest nieprawda. To jest całkowita nieprawda. Jaka jest prawda, panie Helmucie? Jaka jest prawdziwa prawda? Prawda jest taka, ja znam prawdę. Ja znam prawdę, całą prawdę. Pociąg, ten pociąg pancerny jest tu, jest Bieszczad, Karpaty. Wałbrzych to jest wielkie kłamstwo. Wałbrzych to jest mistyfikacja. My zrobili tak to wszystko, że nikt nie wie gdzie my. Jest na Karpaty. Karpaty to jest polnisz. Cisna. Niedaleko Cisna. My schowali ten pociąg najpierw w Wałbrzy, tunel głęboko pod ziemią, bardzo głęboko. My mieli potem duża maszyna i robili wielka dziura. Dziura w tunel do Karpaty i tam schowali. Ale konkretnie gdzie? Cisna to jest dosyć duży obszar. Panie Helmucie. To jest, no tam polnisze, przysłupie. Przysłup. Tam się wybieramy, panie Helmucie. Ale niech pan, panie Helmucie, nie widać. Ponieważ pan był świadkiem wydarzeń, niech pan powie, co w ogóle jest w tym pociągu. Fajny moment. Cały się trzęsę, bo to wielka tajemnica, ja zdradzam panu. Jestem niecierpliwy, panie Helmucie. Ten pociąg jest przysłupie tak. Jest tu. Wy musicie szukać szybko. Wielki skarb. O. Wielki skarb. To nas interesuje. Skarb, geld. O, dużo geld. I jeszcze, wiecie co tam jest? No Wunderwaffe. Ale mówi pan skarb. Skąd ten skarb? Zgromadzili Niemcy. A, ten skarb. Cały świat skarb. Amerykanie się skarb. Francuzi się skarb. Holender skarb. Skarb Rosja. Raszcie z Rosji. Skarb całego świata. A czy żydowski skarb też tam jest? Was. Żydowski skarb. Żydowski? A co to jest żydowski skarb? Panie Helmucie, przecież pan słyszał w tych obozach. Pan zapomniał. Jakie obozy? Obozach survivalowych w Bieszczadach. Jakie obozy? Co pan mówi? Skończymy ten temat, pan mnie denerwuje. To my w takim razie, panie Helmucie, wyruszamy do przysłupia. Czy ma pan może jakiś szkic? Fajny lamp. Ja. Fajne sztos, fajne papierosy. Wy tam kopać. Ja powiem dokładnie, gdzie to jest. To jest taki wał i trzy kamienie. Zobaczycie trzy kamienia. 1,5 metra od tego kamienia, tam jest ten pociąg dla kogo. Wyszukajcie. Szkic nie ma. Jak ja tam był, ja chciał być malarz. Kunst. Ja namalował autoportret.
Masz, tak, ewidentnie młody Helmut. Pamiątka z tamtych lat. Według tego mamy się kierować, bo to jest w pobliżu tego ukrytego skarbu. Ja. O, tu jest góra tam. O, ja mam krzyż, żelazny krzyż, Führer. Ja, panie Helmucie. Dobrze, to w takim razie ten bardzo nam pomoże, ten portret. W takim razie wyruszamy, panie Helmucie, do Przysłupia. Oj, ja bym powiedział, to były czasy. Führer, große Reiche, pachną chłoste. Oj, młody, junge mensch. No to jedźcie tam, jedziemy, szukajcie, bo tam jest coś, polski skarb państwa daje 10%, to wy dostaniecie 5, ja swoje 5 nie chcę mieć, ja bogaty. Ja wtedy trochę bogaty, ale moje życie, ja stary człowiek, ja nie potrzebuję nic. Dajcie biedna artysta. O, 5% dla biednych artystów. Panie Helmucie, dziękujemy bardzo w imieniu biednych artystów i ruszamy na poszukiwanie skarbu. Auf Wiedersehen. Stary, ja już wyłączyłem. No szukamy, panie inżynierze. Szukamy skarbu. Mamy tu śledzenie. Tu w okolicy. Proszę włożyć narzędzia, proszę instrumenty brać. I szukać. Tu jest, gdzie pójdę z georadarem i będziemy... Szkoda. Chyba najważniejsza instalacja, jaką widziałem. Jedyna, naprawdę przyjemna. Jak tam? Co tu jest? O! Ostrożnie. Ojej. To jest przecież Lancaster. Mógł na pomoc powstańcom zrzuty robił. Tak, pewnie było. O, to piękna, cenna zdobyć dla muzeum. O, proszę, to tutaj eksponaty. Szukamy samolotu. No. To prawda. Szukaj dalej. Tu są większe skarby. Podobno. No jeszcze się zapytać policji. Do dołu. Gdzieś jeszcze. Nie ma inspektora policji? Tu coś. Właśnie, chyba tu był. No tak, to nie było. Jest. Pusta przestrzeń. Pustka. Już mam, dobrze. Widzowie oczekują, właściwie uczestnicy poszukiwań, oczekują w pełnym takim napięcia w tym oczekiwaniu. Był Helmut tutaj, malował jego paletę. Na pewno jego paletę. Trzeba do muzeum. Musi być. Nie, żeby nie zawalił. Pomogę panu, panie inżynierze. Inżynierze. Są tory.
są to nasyp. Podminowane może. Uwaga. Podminowane może. Uwaga. Uwaga. Nie. Ale to jest bogactwo tej ziemi. Ale będziecie bogaci. A podstawicie 10 takich ośrodków. Jaki interes złoty. Panie właścicielu. Tutaj przyjadą ludzie z całego świata. Zaraz trochę wyjedziemy. A wyciągniemy. Co tam jest? Są wagony złota. Proszę przyjrzeć się, no. Jest. No to proszę się częstować. No ja. Mamy złoto. No. Mamy złoto. Właśnie po sztabce. Tak. Złoto do właścicieli należy. 10%. 10%. Do państwa 10%. Ja. Jest większy. To jest szlagmetal. Złoto. Złoto. Prawdziwe złoto. Nie, to jest prawdziwe złoto. Prawdziwe złoto. No jej. Daj sobie trochę. Nie, po co? Mam taki w domu. Ale jaki on ma ten brzuszek? Gdzie jesteśmy? Czy wszyscy widzą obiektyw? Tak. To znaczy obiektyw też. Dziękuję. No już.